Czas na komentarz publicysty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam mojego kolejnego gościa, a jest nim publicysta Marek Król. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam telewizję. W końcu można by powiedzieć, że temat związany z terminem wyborów za chwilę się już w ogóle wyjaśni i rozjaśni nam wszystkim, ponieważ Sejm podjął decyzję co do wyborów. Teraz czekamy na ogłoszenie terminu konkretnego już, ale prawdopodobnie to będzie 28 czerwca przez panią marszałek Elżbietę Witek. No i panie redaktorze, rozumiem, że kandydaci będą teraz bardzo, bardzo, bardzo zapracowani, czy też nie? No, ja już słyszę o zapowiedziach, że główny konkurent, bo tak należy wnosić, Rafał Trzaskowski będzie na nowym targu miał jakieś programowe wystąpienie w czwartek bodaj. Ale faktycznie teraz kampania nabierze tempa. Pokazał się też nowe badania opinii publicznej, które wskazują, że prezydent Andrzej Duda cieszy się 41-procentowym poparciem w tej chwili. To są badania Instytutu IBRIS. Trzaskowski 26, nieco ponad 26. No i Szymon Hołownia 12. Można powiedzieć, to jest ta trójka peletonu. Kosiniak-Kamysz 7, 6,5 Bosak i 2,3% Robert Biedroń. Zwracam na to ostatnie miejsce, ponieważ podejrzewam, że jest to sygnał dla Trzaskowskiego, żeby się wycofał z tych swoich różnych eksperymentów typu związki partnerskie, typu podpisanie różnych kart LGBT i tak dalej, bo notowania Biedronia są rzeczywiście na poziomie byłej kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pod koniec jej kandydowania, zanim wymieniono ją na Rafała Trzaskowskiego. Panie redaktorze, no ale teraz Rafał Trzaskowski, no bo tak przeanalizujmy przede wszystkim, no to tu należy postawić pytanie, czy ta kampania teraz będzie taką kampanią, do której myśmy się przyzwyczaili? Chyba raczej nie, ponieważ wciąż walczymy z koronawirusem i wciąż obowiązują nas zasady bezpieczeństwa. Jak będzie wyglądała ta kampania? Tylko w internecie? Ja myślę, że mimo tych ograniczeń to ona będzie jeszcze bardziej agresywna. Mówiłem o tym spotkaniu na Długim Targu w Gdańsku i pytanie, ile tam osób przyjdzie, bo no, w dalszym ciągu te zgromadzenia są ograniczone do 150 osób. Myślę, że tak, ma pani redaktor rację, no, internet odegra ważną rolę, ale przypomnę, że odegrał też bardzo poważną rolę w czasie poprzedniej kampanii, kiedy Andrzej Duda konkurował z Bronisławem Komorowskim. To tak naprawdę można powiedzieć, wygrał w internecie, wygrali internauci, którzy się włączyli w tą kampanię prawicowi. Przykryli, że tak powiem, czapką tych najbardziej wykształconych z wielkich miast, oferując bardzo dowcipne często działania, lekkie, pomysłowe i tak dalej. Więc w tej kampanii nic się nie zmieni. Zapewne internet będzie odgrywał dużą rolę, ale nie bagatelizowałbym też tych spotkań, które odbędą się tak face to face, ale nie będą one miały już tak masowego charakteru na pewno. W Polskę wyjechał też, po Polsce jeździ nie tylko prezydenta Andrzej Duda, ale między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz. No i przed startem Rafała Trzaskowskiego to jego wskazywaliśmy, że to on stanie do walki razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą w drugiej turze, on lub Szymon Hołownia. No i teraz tutaj niestety, albo stety, dla niektórych wiele się zmieniło. Dla kogo Rafał Trzaskowski jest największym zagrożeniem? Właśnie dla tych dwóch kandydatów, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz? Myślę, że tak, że on konsumuje część elektoratu Szymona Hołowni, ale też Kosiniaka-Kamysza, który jak widać z tych badań, które przytoczyłem, Kosiniaka-Kamysza chce głosować 7,1% wyborców. To jest bardzo kiepski wynik. Można powiedzieć, że Kosiniak-Kamysz był przereklamowany, bo spodziewano się, że to on wejdzie do drugiej tury. Część analityków, część obserwatorów spodziewała się, że on wejdzie do drugiej tury, a tymczasem właściwie stoi w miejscu gdzieś na poziomie poparcia albo nieco poniżej poparcia dla swojej partii, której jest prezesem. Moja taka uwaga, Kosiniak-Kamysz to jest osobą dość mdłą,
ma słabe cechy przywódcze. No jest dość monotonny, sztywny. No taki, powiedziałbym, syntetyczny produkt na polityka, natomiast nie ma takiego siły przekonywania. Być może te wyniki Kosiniaka-Kamysza mogą podważyć jego przywództwo w PSL-u, bo jeżeli ten wynik będzie tak niski, jak w tej chwili to wskazują notowania, no to Kosiniak-Kamysz może mieć duże problemy. To będziemy mogli się spodziewać nowego rozdania w Polskim Stronnictwie Ludowym? Tak, myślę. Moim zdaniem, że Kosiniak-Kamysz się zużywa. Kosiniak-Kamysz nazwany przez żonę tygrysem czy tygryskiem. No podobnie też gwiazda Roberta Biedronia. No ponad 2%, nieco ponad 2% poparcie w tym ostatnim sondażu. I zresztą to pokrywa się ze wcześniejszymi badaniami. Robert Biedroń właściwie zamyka tą listę bardzo niskimi notowaniami. Także jest to dziwne, ponieważ zwracam uwagę telewizom, pani redaktor, że ostatnio tak zwana lewica postkomunistyczna, dawne SLD, nowa lewica, notuje pewien wzrost poparcia w badaniach, notując gdzieś poparcie na wysokości 12%. Panie redaktorze, jak ustaliła Czysta Polityka, komitety wyborcze będą miały czas do 5 czerwca na rejestrację. I uwaga, termin na zebranie przynajmniej 100 tysięcy podpisów upłynie 10 czerwca. Czy Rafał Trzaskowski zbierze te 100 tysięcy, przepraszam, podpisów minimum w 5 dni? A już zbiera, ale jeszcze nie może. Głowy bym za to nie dał, ponieważ zwracam uwagę, że już wcześniej, o czym informowała i Republika, i inne telewizje, zbierano nielegalnie podpisy. A skoro tak podjęto takie działania, to znaczy, że obawiano się, że nie zdążą zebrać tych podpisów platformersi. To nie jest takie proste, bo to jest jednak kontakt z drugim człowiekiem. Przypominam zabójcze koperty, teraz to nie będzie zabójcze oczywiście, według narracji totalnej opozycji. To jest, będzie duży problem, ale słyszę, że jest totalna mobilizacja totalnej opozycji. No bo proszę sobie wyobrazić, gdyby Platforma nie zebrała tych podpisów, to byłby to blamaż mniej więcej taki jak wycofanie kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo to też był blamaż. Skoro partia nie potrafi wytypować kandydata, wskazać kandydata, który będzie miał przynajmniej drugie albo trzecie miejsce w notowaniach, no to jest kompromitacja totalna. Także będzie problem, ale na pewno zbiorą i zwracam uwagę, mam z tym pewne doświadczenie, że trzeba zebrać dużo ponad 100 tysięcy podpisów, ponieważ w trakcie weryfikacji okazuje się potem, że PESEL jest źle wpisany, jakieś adresy niedokładne i tak dalej, więc tych podpisów trzeba zebrać znacznie więcej. Panie redaktorze, prezydent Andrzej Duda, on jeździ po Polsce, udziela się ostatnio też razem z premierem Mateuszem Morawieckim. Byli w miejscu, które atakuje obecnie Rafał Trzaskowski, ale o tym za chwilę, na początku. Czy prezydent Andrzej Duda ma się czego obawiać, bo jak też mówią sondaże, to w drugiej turze rzeczywiście wynik Andrzeja Dudy będzie wyższy, ale Rafał Trzaskowski goni pana prezydenta. No, scenariusz moim zdaniem totalnej opozycji jest następujący, żeby doprowadzić oczywiście do drugiej tury i żeby było to takie coś w stylu referendum za i przeciw PiS-owi, czy za i przeciw Trzaskowskiemu. Tak naprawdę ja od dawna głoszę taką tezę, że w Polsce mamy dwie partie, partię polską i partię antypolską. I w tej grupie opozycja rozbiła się na kilku kandydatów po to, żeby odebrać zwycięstwo Andrzejowi Dudzie w pierwszej turze. Stąd trochę wyszarpie Bosak, trochę wyszarpie Biedroń, trochę wyszarpnie Hołownia, który jest dość dziwnym kandydatem, jak wczoraj wypowiedział się pan poseł Gowin. W zasadzie w normalnych demokracjach tacy kandydaci nie powinni występować, bo nie wiadomo, znaczy powinni występować kandydaci rekomendowani przez partię, natomiast nie jacyś tacy właśnie typu gwiazda telewizji, etc. Bo to niepoważnie
niepoważnym takim świetle stawia wybory na prezydenta. Natomiast Hołownia ma przyczynić się do tego, żeby Andrzej Duda nie wygrał w pierwszej turze. I na pewno zapewniam panią redaktor telewizów, Hołownia i cała reszta tej drugiej partii, która często z Polską nie ma nic wspólnego, czyli tej formacji rozbitej na cztery czy pięciu kandydatów, przekażą wszyscy swoje głosy na Rafała Trzaskowskiego. O tym jestem przekonany. Panie redaktorze, czy przekop Mierzei Wiślanej, a także Centralny Port Komunikacyjny, to są takie tematy, którymi Rafał Trzaskowski, na których Rafał Trzaskowski teraz, powiedzmy, zbuduje może większą ilość głosów, chociażby w sondażach, przekona swój elektorat, przyszły być może elektorat do tego, aby na niego właśnie zagłosowali, bo to właśnie te dwa tematy są przez niego bardzo często ostatnio poruszane, że te realizacje powinny być przesunięte, a pieniądze powinny być przeznaczone na walkę z koronawirusem i oczywiście obwiniany jest rząd, ale także i prezydent Andrzej Duda. No, jego opinie na temat, ja wolę mówić o kanale, a nie o przekopie, bo przekopać można działkę, ale wszyscy mówią o tym przekopie. To jest kanał przez Mierzeję Wiślaną. Jego opinie na ten temat potwierdzają moje wcześniejsze stwierdzenie, że mamy dwie partie, polską i antypolską, ponieważ Polsce, w interesie państwa polskiego, potrzebne są wielkie projekty. No tak jak przypomnę, w II Rzeczpospolitej była to Gdynia, centralny okręg przemysłowy. W trudnych warunkach Polacy zdobyli się na wysiłek i stworzyli port niezależny od Gdańska, kontrolowanego przez Niemcy. No i centralny okręg przemysłowy, który był też zapleczem do wytwarzania broni bardzo Polsce potrzebnej wtedy. Więc jeżeli Rafał Trzaskowski mówi, że to są niepotrzebne projekty, no dla mnie to jest po prostu człowiek, który jest blokuje najistotniejsze, bardzo ważne działania, bo taki centralny port komunikacyjny będzie oczywiście swego rodzaju konkurencją z Berlinem. Przypomnę, w Berlinie nie mogą skończyć Niemcy, solidni Niemcy tego portu swojego lotniczego, które ma być portem przesiadkowym, podobnie jak Frankfurt. I tam już co roku wyznacza się termin otwarcia i nie można tego dokończyć, ponieważ ciągle są jakieś usterki. Także centralny port komunikacyjny może odegrać istotną rolę w kumulacji tutaj całego ruchu lotniczego i nie tylko Europy Środkowej. Mierzeja z kolei odblokuje port w Elblągu. Złośliwi powiedzieli, ja podzielam tą złośliwość, że Rafał Trzaskowski wykonał ukłon w stronę Berlina, mówiąc o centralnym porcie komunikacyjnym. Zresztą przypomnę, to on stwierdził, że po co nam centralny port komunikacyjny, skoro mamy w Berlinie. Dziwne dbanie o interesy swojej ojczyzny. No i drugi ukłon wykona w kierunku Rosjan, którzy robią wszystko, żeby zablokować kanał przez Mierzeję Wiślaną, pozwalając odblokować port w Elblągu. Przypomnę, że w tej chwili, żeby wypłynąć z Elbląga, trzeba przepłynąć przez Cieśninę Pilawską i trzeba wcześniej uzyskać zgodę Federacji Rosyjskiej, a nie jest to wcale takie łatwe. Także właściwie Trzaskowski działa wbrew polskim żywotnym interesom i nawet się tego nie wstydzi. Mówi o tym głośno. Co prawda ostatnio się jakby wycofał i mówi, że nie chodzi mu o zablokowanie tych wielkich inwestycji, ale odłożenie ich w czasie, co jak wiadomo, ja przypominam sobie, kiedy Lech Kaczyński podjął inicjatywę, żeby zbudować gazoport, to Platforma Obywatelska robiła wszystko, żeby opóźnić tą inwestycję. No w końcu z poślizgiem chyba pięcioletnim została ona oddana. Panie redaktorze, jeszcze ostatnie pytanie, bo czas powoli dobiega końca, ale czy te ataki na ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, one mogą wpłynąć też na całe postrzeganie polskich obywateli, postrzeganie rządu, czy też Andrzeja Dudy, mogą wpłynąć na wynik wyborczy Andrzeja Dudy, czy nie? Wszystko, co będzie negatywnie odbierane jako ocena rządu, może się odbić na notowaniach Andrzeja Dudy. A ponieważ mamy, absolutnie powinniśmy się tym chwalić, być dumni z tego, mamy sukces,
zmarło w wyniku koronawirusa. Przypomnę, wczoraj podawano całościową ilość ludzi, którzy niestety przegrali tę walkę. To jest 1029 osób. Tyle mniej więcej umierało we Włoszech, w Lombardii, a później w Hiszpanii jednego dnia w szczycie epidemii. Więc mamy ogromny sukces dzięki ministrowi Szumowskiemu, dzięki premierowi Morawieckiemu. No i opozycja chce uderzyć w ten sukces, opluskwić ministra i jego całą rodzinę po to, żeby odebrać jakby pozytywne głosy wdzięcznych za to Polaków, bo mamy być za co wdzięczni rządowi. Naprawdę przeszliśmy przez tą... Musimy na tym już postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Państwa i moim gościem był Marek Król, publicysta. Już za chwilę o gospodarce w Polsce i na całym świecie z Piotrem Palutkiewiczem. Do zobaczenia.